Więc rozpoczęliśmy pierwszą padajatę polską. Dopiero mamy ze sobą dwa dni. W tej chwili jesteśmy w wiosce Stara Białka. Dopiero zaczynamy, jest godzina 17.05. Program zaczyna się o 17.00. Jak tu patrzę właśnie naprzód, to widzę około 20 osób z wioski. Myślę, że przyjdzie więcej. Wczoraj byliśmy w Leszczyńcu. W tamtej wiosce ksiądz Zambony powiedział, iż Harek Krishna daje narkotyki do pożywienia, więc troszkę było zniechęcić ludność, aczkolwiek przyszło też około 20 osób, 25. Sam festiwal jest bardzo słodki. Podróżujemy z baktami od wioski do wioski, śpiewamy święte imiona. Podróżujemy przed wołem, wozem. Na wozie mamy Śrila Prabhupada, naszego Acharya Iskonu, jak również Śrisi Gaura Nithai. Piękne bóstwa, pięknie przystrojone w girlandy. Myślę, że też się bardzo cieszę, że mogą z baktami wyjść na podróżny Harinam Sankirtan. Czuć taką w powietrzu pozytywną atmosferę. Jest to wynik nauczania, wynik dzielenia się świadomością Kryszny. To jest bardzo piękne, satysfakcja przychodzi w sercu. Jest to coś autentycznego. To daje też inspirację do życia duchowego. Każdy z nas potrzebuje inspiracji, aby móc praktykować ten proces. Ale najwięcej inspiracji płynie, jak dzielimy się ze świadomością Kryszny z innymi. Tak naprawdę ludzie, którzy żyją bez świadomości Kryszny, oni są bardzo otwarci na nasz przekaz, ponieważ to, co daje im współczesna cywilizacja, współczesna wiedza, współcześni naukowcy, nie daje im tak naprawdę rozwiązania ich wewnętrznych dylematów, nie daje im zaspokojenia ich potrzeb, ich pragnień. A dawanie im właśnie wiedzy o tym, że Bóg powinien być w centrum życia, że powinniśmy być wolni od grzesznego działania, od zabijania zwierząt, zabijania krów, że to da nam prawdziwe szczęście. Dawanie tego całego przekazu jest bardzo słodkie, ponieważ wiele ludzi to akceptuje, wiele ludzi to tak podświadomie, czy tak szczerze to rozumie, że faktycznie jest z tym prawda. Zwłaszcza na wioskach. Widzimy, że na wioskach, tak jak wczoraj mieliśmy wykład w Leszczyńcu, to było widoczne, że gdy Rupa Goswami przemawia do ludzi, mówiąc o filozofii Bhagavad Gita, praktycznie wszyscy bardzo się uśmiechali, tak, potakiwali głowami. Nawet młodzi chłopcy, którzy wiemy, nie mają tendencji do filozofii, do rozważań, naprawdę byli entuzjastyczni do słuchania i entuzjastycznie odbierali ten przekaz, prawda? Więc widać, że świadomość Kryszny daje szczęście nie tylko baktom, ale również innym. Dlatego, gdy my wychodzimy do innym i dajemy im to szczęście, to sami też wzmacniamy swoją wiarę w świadomość Kryszny. Inną rzeczą w podajaczy jest niezwykłą jest to, iż propagujemy właśnie ochronę krówek. Krowy są najważniejszymi zwierzętami, jakie człowiek spotyka w życiu. To jest najważniejsze zwierzę człowieka, to jest krowa. Więc obowiązkiem człowieka jest chronić takie zwierzęta. Mądrzy ludzie opiekują się krowami i uzyskują dzięki temu szlachetne życie, dlatego że krowa jest stworzeniem, które zapewnia wszystkie korzyści dla człowieka. Mleko, nawóz krowy można użyć, nawet po śmierci ciało krowy można użyć, skórę i kości. Także chroncie krowy, bo to jest najpiękniejsze zwierzę, jakie jest na planecie Ziemi. Wzrok, widzisz dobrze cel. Słuch, słyszysz każdy szepcze. Myśl, zanim zrobisz coś. Idź, postaw pierwszy krok. Jak to się stało, że całe życie poświęciłeś ochronie krówek?
zawsze lubiłem krówki. Dalej chcę to robić. Gowardan Prabhu, Gowardan Lal, ma tak na imię, jest osobą, która opiekuje się krowami na farmie. Przyłączył się tak naprawdę do społeczności wiejskiej Hare Krishna ze względu na krowy, ponieważ usłyszał, że jest jedno miejsce w Polsce, gdzie nie zabijane są krowy. Pochodzi z rodziny rolniczej, gdzie krowy znał już od urodzenia, ale w rodzinie, w której się wychował, jedna rzecz mu się nie podobała. To, że jego rodzice zabijali krowy. I kiedy usłyszał, mając, nie wiem, 16 lat? No, 17 miałem, jak o farmie usłyszałem. Mając 17 lat, kiedy usłyszał, że jest takie miejsce, to postanowił właśnie pojechać. Może byś coś powiedział trochę o tym? Krótko, co powiem. O tym przyjeździe? No, na przykład o tym, wiesz. No to przeczytałem w takiej książce reportażowej, miała nazwę My Śmiecie. To była o różnych subkulturach młodzieżowych i ostatni rozdział tej książki opowiadał o farmie w Czarnowie. I na podstawie tego opisu przyjechałem, znaczy też na podstawie lokalizacja tam jakaś była, tak mniej więcej opisano, że to jest koło Jeleniej Góry. No, przyjechałem i szukałem tu po górach, gdzie to jest. Jak znalazłem, no to jeszcze nie mogłem zostać ze względu na to, że byłem niepełnoletni. Jak już byłem, to zostałem. Aśka! Gdzie to być? Paulinka, chodź! Tu będzie Paulinka! Ale wiem, jak to jest. Nektar. Jest to najlepsze nauczanie na świecie i dlatego, że tu jest wszystko, tu jest święte imię, książki, bóstwa, baktowe i święte emisje. Jest tu wszystkich pięć rzeczy najważniejszych dla służby oddaniu i szczególnie bardzo to pomaga na rozprowadzenie książek, parajatra, a to jest najważniejsze na świecie. I ten projekt to jest projekt do przyszłości, dlatego że tu po prostu się naucza na wioskach, a po prostu naucza się o niezależności na moderni cywilizacji. Což jest ważne, dlatego że w przyszłości będzie krize na pewno materialistyczne. Materialisti będą mieć kryzys i ta, po prostu te wioski, ta niezależność, jak ktoś ma pole, krowu, to jest po prostu najlepsze. A ta padajatra jest niezależna również na samochodach, na wszystkim. Po prostu tam sobie tylko z tym wozem i z tym wolem, bikiem. No i po prostu nie jest potrzeba niczego innego, tylko książki, wóz, wól, wiesz? A tak to zapoczęli Shyamananda, Narottamdas a ktoś tam, Srinivas. Że to oni zrobili pierwszy raz padajatru, że oni wzięli książkę na wóz, książki i šli rozprovázet kšňošky, tak na voze i s volem, víš? Takže padajatra, Harinam Sangeetan, jak jaký? Jaj!